Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. A dziś jest z nami o tej porze ksiądz dr Jan Uchwat, duszpasterz Gdańskiej Wspólnoty Rodziców po stracie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie. Księże doktorze, co dokumenty Kościoła mówią o dzieciach poronionych, o dzieciach, które zmarły przed urodzeniem? Dokument z roku 2007 Międzynarodowej Komisji Teologicznej o tytule Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umarły bez chrztu, wyraźnie wskazuje, podkreśla nadzieję i podkreśla to, że te dzieci wracają do domu ojca. I to jest ta intuicja wierzących, intuicja Kościoła od zawsze była taka, że wracają do Boga, wracają do nieba. Ona owszem ewoluowała w czasie, różne próby podejścia do tego, różne nazwy jak limbus puerorum, rodzaj się otchłani. Trudno było to sprecyzować, ale ta intuicja pierwotna była zawsze taka sama, nadzieja zbawienia. A więc też pewność przez nadzieję zbawienia dla tych dzieci, które umierają bez Chrztu Świętego, tak. A jak wygląda posługa wspólnoty Kościoła wobec takich dzieci, ale także wobec ich rodziców? W Archidiecezji Gdańskiej istnieje wspólnota od 14-15 lat. Jedna z najstarszych w Polsce, najbardziej taka trwała w Polsce. Pomocy, czyli towarzyszenia od strony Kościoła, towarzyszenia tym, którzy dźwigają taki krzyż, który jest niewyobrażalnie ciężki, ból straty dzieci, bo to jest odwrócona kolejność rzeczy. Dzieci, rodzice teoretycznie powinny umierać wcześniej przed dziećmi, prawda? Taki jest porządek naturalny. Więc to jest ból niewyobrażalny. Nawet do tego stopnia, że nie mamy odpowiednich określeń. Mówimy rodzice po stracie. Nazywamy ich tutaj osieroconymi rodzicami. A więc towarzyszenie ze strony Kościoła, czyli modlitwa, również wspólnota, czyli osoby, które się rozumieją, to jest rodzaj samopomocy również, takiej terapeutycznej też jest coraz większa i tych wspólnot w Polsce, one powstają, pączkują i to jest potrzebne, to jest wielkie szczęście, że to się dzieje. Księże doktorze, jakich słów potrzebują ci rodzice po stracie? Najczęściej, albo inaczej, najlepiej za dużo nie mówić. Wobec tak poważnych spraw, takiej tajemnicy śmierci, takiego krzyża, najwłaściwszym słowem jest brak słowa w zasadzie, jest milczenie i taka towarzysząca, pełna też empatii, współczucia, miłości i wiary obecność. To jest pierwsza sprawa. Naturalnie jest modlitwa i sakramenty święte i żeby być przy wierze, być przy Jezusie w każdej sytuacji, również w takiej. Ale najwłaściwszym, wydaje mi się, jest jednak brak słów. Milczące towarzyszenie, ale pełne zrozumienia, współczucia i modlitwy. Mhm. Co zrobić, jeżeli ci rodzice na razie twierdzą, że nie potrzebują rozmowy, nie potrzebują pomocy, nie potrzebują terapii? Poczekać? Oczywiście, że tak. To żałoba, przeżywanie żałoby posiada szereg etapów, które psychologia bardzo dobrze rozróżniła. 4-5 etapów. Jednym z nich jest odrzucenie po prostu. Wyparcie. Nawet i rodzaj depresji, rodzaj smutku, zanegowanie Pana Boga, nawet złość czy nienawiść do Pana Boga z tego powodu, że zabrał dziecko. Więc to jest zupełnie naturalne. Potrzebny jest czas. Dlatego powiedziałem uprzednio, że to milczenie jest ważniejsze od tłumaczenia, podawania argumentów czy wyjaśniania. Jest o wiele bardziej, jest ważniejsze po prostu. Niektórzy twierdzą, że usłyszeli w szpitalu po tym, jak musieli pożegnać swoje dziecko. Pytanie, czy państwo myślą o tym, by zorganizować pogrzeb dla tego maleństwa, ale podobno jeszcze nie każde takie pytanie usłyszy. Jak wtedy zareagować? W jaki sposób osoby bliskie mogą w tym pomóc? To są pewne obciążenia przeszłości, kiedy rzeczywiście nie, w przeszłości w sensie pewnych instytucji też i szpitali, tak, kiedy nie było tej myśli i w ogóle tego wyobraźni takiej, wyobraźni miłosierdzia o pochówku. Natomiast
Naturalnie, w sensie prawa, w świetle prawa polskiego, każda osoba, która umiera przed urodzeniem czy po, najmniejsza nawet, ma prawo do pochówku. I to jest bardzo ważna sprawa, żeby też chwycić ten temat. Prawo do pochówku, które prawo cywilne rozpoznaje, dlatego, że to jest bardzo, bardzo istotne w przeżywaniu też żałoby, również w religijnym przeżywaniu straty, że jest imię, nadać imię dziecku, jest miejsce, czyli jest grób, jest miejsce na cmentarzu, gdzie można pójść. To wszystko razem współpracuje w przeżywaniu żałoby, a poza tym to jest bardzo ludzkie, to jest bardzo oczywiste, że jest obowiązkiem moralnym pogrzebać ciało każdego człowieka, uczynek miłosierdzia, umarłych grzebać. A więc najkrócej mówiąc, absolutnie tak, to prawo polskie każdemu rodzicowi postacie nadaje, należy wszystko robić, żeby pochować dziecko. Również w takim momencie, kiedy nawet nie ma ciała, bo jest zbyt maleńkie. Więc nawet w jakimś symbolicznym wymiarze jest ważne i konieczne mieć miejsce na cmentarzu, mieć imię. W ten sposób należy postępować. Pamiętam słowa naszych przyjaciół, którzy stwierdzili, że bardzo obawiali się tej formy pożegnania, bardzo obawiali się pogrzebu, ale jednak są wdzięczni za to, że mogli swojego syna pożegnać w ten sposób. Że mimo całego cierpienia i bólu czuli również niezwykłe wsparcie, które trudno zinterpretować. Tak, dotykamy tajemnicy, dotykamy też takiej jakiejś wyjątkowej bliskości też z Bogiem i miłości Boga w takim momencie, które wydaje się, że tam nie ma Boga, albo nie było Boga i nie ma Jego miłości. Dotykamy tak ważnych strun też życia duchowego człowieka i ważnych pytań, że konieczny jest ten akt religijny. Konieczna jest modlitwa, która otwiera taką przestrzeń w sercach zranionych rodziców, przestrzeń, która może być ugojona, zagojona, ukojona tylko przez Boga, przez żadnego człowieka, już nie. Ksiądz doktor mówi tutaj o ukojeniu i na samym początku naszego dzisiejszego spotkania powiedział, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, dokąd, gdzie trafiają dzieci nienarodzone. Tak, ta intuicja Kościoła, intuicja wiary jest jednoznaczna i to jest bardzo ważne, ponieważ pytania, gdzie jest moje dziecko, co się z nim stało, czy jest bezpieczne, są typowymi pytaniami rodziców osieroconych. Ta odpowiedź jest jasna, ona jest prawdziwa w oparciu o objawienie, o Słowo Boże, o też intuicję teologiczną. To nie jest nadużycie. Te dzieci nie mogą gdzie indziej wrócić. Wracają do domu ojca. Bóg jest dał im życie. Dusza ludzka jest nieśmiertelna i przez wiarę i nadzieję mamy pewność. Pewność zbawienia, pewność tego, że są w niebie. Czy możemy twierdzić, że dzieci nienarodzone, które są w niebie, mogą być również orędownikami swoich rodziców, swojego rodzeństwa tutaj na ziemi? Zdecydowanie tak. Oczywiście, że to nie jest oficjalne, powiedzmy, to nie jest kanonizacja w ten sposób, jak Kościół ogłasza niektórych świętymi czy błogosławionymi. To jest zupełnie inna kategoria. Natomiast w sytuacji prywatnie dla rodziców, konkretnych rodziców, to jest bardzo naturalne, że jest łączność, jest komunia świętych, jest łączność z dziećmi, jest pewna więź i stawiennikami dla ich własnych rodziców są. W związku z tym trzeba też to podkreślać, żeby zwracali się do dziecka też o pomoc, o to wstawiennictwo u Pana Boga, o ukojenie, o wiele innych spraw. I wielu tak robi. Powtarzam, to jest w kategorii prywatnej, prawda? Nie przestrzeni publicznej, tylko prywatnej dla tych konkretnych rodziców. Bo to jest naturalna kolej rzeczy. Skoro wracają do domu ojca, to są świętymi. Więc ci rodzice to są rodzice świętych i to jest, też przynosi wielu z nich ukojenie. Jesteś mamą, tatą świętego. Pomyśl też o tym, w swoim bólu, w tym swoim cierpieniu. Trwają nadal w Polsce różne dyskusje na temat życia dzieci nienarodzonych, troski o to życie dzieci nienarodzonych. Dlaczego właśnie ten Dzień Dziecka Utraconego jest taki istotny?
Z wielu różnych powodów. Jednym z nich jest to, żeby absolutnie budzić świadomość, która jest prawdą, jest prawdziwą, jest rzeczywistością o tym, że życie człowieka, każdego człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Jest zasłonięte tajemnicą i jest święto od samego poczęcia. Niezależnie od tego, czy to życie będzie trwać kilka dni, czy 80 lat. Więc jest święte, a świętość pochodzi od Boga i godność, świętość pochodzi od Boga, jest nienaruszalna, niezbywalna, nie zależy od nas. Budzenie tej świadomości jest niesamowicie ważne, też dla pewnej dojrzałości społeczeństwa, tak ogólnie rzecz biorąc, dojrzałości każdego człowieka, więc myślę, że absolutnie tak, to jest ważny dzień, powstał zupełnie w Stanach Zjednoczonych dawno temu, w 1988 roku, ten dzień akurat 15, bo to ma związek z pewnym początkiem, ze śmiercią jednego z dzieci, założycielki tego dnia. Niemniej jednak to jest bardzo ważne, żeby ta świadomość trwała o świętości życia, nienaruszalności jego od samego poczęcia. Tak jak doktryna Kościoła nam to od zawsze mówiła. Ksiądz dr Jan Uchwat, duszpasterz Gdańskiej Wspólnoty Rodziców po Strasie, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy ze stolicy, na razie jeszcze pochmurnej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Gdańska. Dziękuję bardzo.